W dzisiejszym Subotygodniku podsumowujemy Najwyższą Izbę Kontroli za czasów Krzysztofa Kwiatkowskiego. Subotygodnik musiałka. Z 19 sierpnia Krzysztof Kwiatkowski złożył rezygnację z urzędu szefa Najwyższej Izby Kontroli ze względu na deklarację startu w zbliżających się wyborach do Senatu. Zastąpił go Marian Banaś. Krzysztof Kwiatkowski w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej w taki oto sposób podsumował sprawność polskiego państwa. Wszędzie tam, gdzie państwo ma zrealizować jakąś usługę publiczną i zagwarantować jej odpowiedni poziom, w większości przypadków niestety nie zdaje egzaminu. Trudno nie zgodzić się z opinią postawioną przez Krzysztofa Kwiatkowskiego. Za czasów jego kadencji NIK opublikował ponad 1300 raportów, które diagnozowały polskie państwo w różnych jego fragmentach. Wybrałem dla Was 5 raportów. Niemal wszystkie wskazują jednoznacznie, że polskie państwo jest niesprawne, nieefektywne i nie potrafi rozwiązać złożonych problemów publicznych, których rozwiązania oczekują Polacy. Nie ma ważniejszej funkcji państwa niż zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom. W debacie publicznej bezpieczeństwu poświęcamy bardzo dużo miejsca, ale ja mam wrażenie, że koncentrujemy tę debatę tylko na aspektach militarnych. Dużo debatujemy na temat kolejnych technologii wojskowych, które mamy zakupić, a tymczasem okazuje się, że w ostatnich latach to, co najbardziej doskwierało polskim obywatelom, to nie były rosyjskie czołgi, ale powodzie, burze i nawałnice. Po jednej z nawałnic w 2017 roku, która przyszła przez Kaszuby, Najwyższa Izba Kontroli dokonała audytu systemu zarządzania kryzysowego. Niestety wnioski z tego raportu są dla nas przygnębiające. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Co ważne, NIK wskazał jednoznacznie, że nieprawidłowości dotyczą każdego szczebla, od poziomu centralnego, przez województwa, powiaty, na gminach kończąc. NIK zwraca uwagę, że problemy zaczynają się już od samej ustawy o zarządzaniu kryzysowym, bo nieprecyzyjnie wskazuje ona, kiedy w ogóle mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Najbardziej przygnębiającym dla mnie wnioskiem z tej lektury było to, w jaki sposób komunikują się ze sobą państwowe instytucje. Przypomnijmy, w sierpniu 2017 roku Instytut Meteorologii zaobserwował bardzo niebezpieczne zjawiska pogodowe i ostrzegł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym odpowiednie instytucje. Ta informacja dotarła do wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego i stamtąd zgodnie z ustawą dotarła na poziom powiatu. Niestety z poziomu powiatowego ta informacja już nie dotarła na poziom gminy i przez to gmina Chojnice nie mogła przygotować się na zbliżającą się katastrofę. Dyrektor na poziomie powiatowym odpowiadający za bezpieczeństwo nie przesłał tej informacji gminom, ponieważ tą informację o zbliżającej się burzy otrzymał po godzinie 16 i stwierdził, że po godzinie 16 przecież nikt nie pracuje w gminach. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, co się wydarzy, kiedy obce wojsko wejdzie do Polski po godzinie 16? Dane GUS pokazują, że w Polsce brakuje już teraz prawie 150 tysięcy pracowników. W 2030 roku będzie ich brakować prawie 4 miliony, co oznacza, że prawie co piąte stanowisko będzie nieobsadzone. Problem ten byłby jeszcze głębszy, gdyby nie masowa migracja ukraińskich pracowników do Polski w ostatnich latach. Niestety, mimo że na tacy mamy podanych ciężko pracujących pracowników, którzy są kulturowo nam bardzo bliscy, to nie potrafimy tego wykorzystać. Kontrola NIK-u wykazała, że polska administracja nie radzi sobie ze wzrastającą liczbą cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski. Czas legalizacji cudzoziemców w Polsce zwiększył się w ostatnich 4 latach trzykrotnie, z 64 do 206 dni, co oznacza znaczące przekroczenie ustawowego terminu, który wynosi maksymalnie 90 dni. Głównym problemem, jaki zdiagnozował NIK, było to, że urzędy nie zwiększyły odpowiednio liczby etatów. W efekcie brakowało rąk do pracy. Mało tego, urzędy były bardzo nierównomiernie rozłożone pracą. W jednych urzędach mieliśmy totalne zawalenie wnioskami, a w innych urzędach pracowało się stosunkowo normalnie. To pokazuje, że polskie państwo jest bardzo nieelastyczne i nie potrafi przynosić zasobów tam, gdzie one są potrzebne. Jakie są negatywne konsekwencje obecnego stanu rzeczy? NIK wskazuje na to, że jeżeli będziemy dalej wydłużać okres legalizacji cudzoziemców, to po pierwsze mogą oni przynajmniej w pewnej części wyjechać z Polski do innych krajów Unii Europejskiej.
Po drugie, podjąć pracę w Polsce na czarno, co będzie oznaczało zmniejszone dochody polskiego budżetu. I po trzecie, będzie to zwiększało ryzyko mechanizmów korupcyjnych. Już teraz NIK zwrócił uwagę na pewne wątpliwe praktyki, które stosują niektóre urzędy wojewódzkie. Między innymi na Dolnym Śląsku Urząd Wojewódzki stworzył specjalny mechanizm obsługujący klientów tzw. strategicznych, czyli możliwość rozpatrywania wniosków obcokrajowców, którzy pracują w specjalnej strefie ekonomicznej. I teraz hit raportu. Otóż raport dobitnie pokazuje, że my nie wiemy tak naprawdę, ile w Polsce jest cudzoziemców, dlatego że GUS i Urząd do Spraw Cudzoziemców inaczej gromadzą informacje i nie jesteśmy w stanie ustalić, ile obcokrajowców znajduje się dzisiaj na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Od dawna wszyscy wiedzą, że wysoki wzrost gospodarczy jest bardzo silnie skorelowany z rozwojem innowacyjności. I w teorii wszystko gra. Polskie państwo w ostatnich latach zwiększyło znacząco wsparcie na rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Niestety analiza NIK-u dobitnie pokazuje, że wraz z tym większym wsparciem finansowym nie poszły efekty i dalej polska gospodarka jest w bardzo niewielkim stopniu nasycona nowymi technologiami. Dlaczego? Po pierwsze, NIK zdiagnozowała prawie 60 instrumentów wsparcia pośredniego i bezpośredniego dla przedsiębiorstw i te instrumenty w ogóle nie były ze sobą skoordynowane. Po drugie, bardzo często urzędnicy, wybierając poszczególne projekty, wybierali nie te, które były najbardziej innowacyjne, unikatowe w skali regionu, kraju, nie mówiąc o poziomie globalnym, tylko dawali pieniądze firmom na zwiększenie ich produktywności czy zwiększenie skali działania. Perełeczką jest wybór za blisko 2 miliony złotych wsparcia dla dyskoteki, która zachciała wybudować sobie nowe nagłośnienie. Od dłuższego czasu w Klubie Jagiellońskim zwracamy uwagę na problem rozwoju średnich miast w Polsce i problem ten wziął także na warsztat NIK, który w swoim raporcie analizował sytuację społeczno-gospodarczą takich miast jak Bielsko-Biała, Bytom czy Chełm. Zwraca uwagę na powtarzającą się sekwencję wydarzeń. Upadek dominującego przedsiębiorstwa, następnie bezrobocie, potem odpływ młodych, zdolnych ludzi do większych ośrodków, a następnie spirala pogłębiających się problemów społeczno-gospodarczych. NIK postuluje, aby polskie państwo stworzyło odpowiednie narzędzia wsparcia do miast średnich, dlatego że miasta te wymagają specjalnie, można powiedzieć, skrojonych na miarę rozwiązań. Dzisiaj takich działań brakuje, a zaniechanie w tym temacie będzie oznaczało, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego problemy społeczno-gospodarcze w tych miastach nasilą się ze zdwojoną siłą, mając na uwadze ich tragiczną sytuację demograficzną. Jeżeli oglądają ten filmik przedstawiciele rządu, to odsyłam ich do rekomendacji Klubu Jagiellońskiego, które zawarliśmy w raporcie autorstwa profesora Śleszyńskiego, a także w raporcie autorstwa doktora Zaborowskiego właśnie w tematyce miast średnich. Na koniec coś optymistycznego, żeby nie było tak ponuro. NIK bardzo pozytywnie ocenił działania w ostatnich latach na rzecz uszczelnienia podatku VAT. To bardzo wyraźnie pokazuje, że jeżeli politycy zdefiniują jakiś problem dobrze, włożą dużo energii, potraktują to priorytetowo, to da się rozwiązać jakiś problem publiczny. I to podkreślmy, bardzo istotne, dlatego że dochody z VAT-u pokrywają prawie połowę dochodów budżetu państwa. Najwyższa Izba Kontroli pochwaliła takie działania jak powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, jak pakiet przewozowy, jak pakiet paliwowy, jak jednolity plik kontrolny. To wszystko spowodowało, że luka VAT-owska obniżyła się o ponad połowę, z 25 do 12% i dzisiaj wynosi poniżej unijnej średniej, która wynosi 14%. Warto podkreślić, że niektórzy zwracają uwagę, że ten większy zasób w polskim budżecie z VAT-u to zasługa koniunktury, ale i tą kwestię przeanalizował NIK, który zwracał uwagę, że pomimo koniunktury gospodarczej i tak te działania, które zostały podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, one dały dobry rezultat. Co więcej, dla Prawa i Sprawiedliwości raport ten może cieszyć podwójnie, dlatego że porównuje on działalność rządu Zjednoczonej Prawicy i Platformy Obywatelskiej. No i okazuje się, że za czasów Platformy te działania na rzecz uszczelnienia były bardzo spóźnione, powolne i w efekcie niewystarczające, dlatego luka VAT-owska w okresie, w którym Platforma sprawowała władzę, rosła, a w czasie, kiedy sprawowała władzę PiS,
malała. Podsumowując, w ostatnich latach Polakom żyło się lepiej. Rosło PKB, rosły płace, rosła redystrybucja. Niestety polskie państwo wciąż pozostało tak samo mało efektywne, mało sprawne jak było. Trwa kampania wyborcza, za niedługo wybory do Parlamentu Krajowego. Zapytajmy polityków o to, nie tylko w jaki sposób chcą wydać pieniądze, które znajdują się w polskim budżecie, ale także w jaki sposób, jaki mają plan na to, aby naprawić polskie państwo.